Odgrzewany kotlet starego Uldaman, czyli Uldaman Legacy of Tyr. Przed pierwszym bossem, jak widzicie, że któryś z mobów kastuje Chain Lightning albo Stone Pike, to interruptujecie. Krokodyle was gryzą i zostawiają Bleeda, którego nie da się zinterruptować, a jak widzicie, że mają na sobie Spiked Carapace, to użyjecie dispela jak na przykład Purge, bo zadaje to damage wszystkim, którzy atakują target z tym buffem. Hulking Berserker, jak użyje Diseased Bite, to dostajecie damage oraz slowa jako tank. Brutal Slam stunuje wszystkich na 1,5 sekundy w obrębie 7 yardów, a na sam koniec o 40% HP wchodzi w stan wkurwienia, gdzie zadaje 20% większy damage, ale za to otrzymuje więcej damage'u od was, również o 20%. Przechodząc do pierwszego bossa, to jest to trójka karłów. Ważne na tym bossie jest to, żeby nie stać za blisko siebie ze względu na ricocheting shield, który leci w jeden osobowy target, a następnie, jak sama nazwa mówi, reszta obrywa ricochetem. Oprócz tego shielda trzeba uważać jeszcze na umiejętność Skullcracker, unikajcie kółka na podłodze. Defensive Bulwark tworzy bańkę, która redukuje damage taken o 75%, no i to trzeba zinterruptować. Uważajcie na frontala Wild Cliff, który zadaje obrażenia w zasięgu 10 yardów. Heavy Arrow zadaje całkiem sporo obrażenia wszystkim, którzy znajdą się w linii i was odrzuca. W pewnym momencie, jak zbijecie ich HP do pewnej ilości, to nagle wsiadają na jakiś latający statek i zaczynają was strzelać z arma. W tym przypadku dobrze jest się zestakować, bo w waszą stronę będą lecieć kule, które oczywiście trzeba uniknąć, ale oprócz tego pojawi się po nich plama. Cały czas musicie bić bossa, ale skupcie się na jednym targecie, bo na statku jest ich trzech, co powoduje, że będą częściej strzelać z armat. A i w momencie, kiedy strzelają z procy, to wszyscy otrzymują obrażenia z Fury Surge, więc healer ma tutaj co robić. Healer musi być najbardziej skupiony na tym bossie i patrzeć, na kogo jest rzucany Dagger Throw, który zadaje 100% damage z autoataku w losowy target. Lepiej szybko kogoś healnijcie. Karły ubite, no to lecimy dalej. Jeżeli chodzi o trash przed drugim bossem, to jest to samo co przed pierwszym, oprócz jednego. Berry Rock Thrower i w sumie jedynie na co musicie uważać, to na ich rzut kamieniem, którego nie da się zinterruptować. Omijajcie plam na podłodze. Przechodząc do drugiego bossa, jakim jest Bromach, który jest naprawdę prostym bossem, to po pierwszych kilku sekundach walki z nim boss kastuje Call of the Deep, który przywoła moby, z którymi wcześniej się biliśmy, żeby się do niego dostać. Co robimy z zadami? No oczywiście musimy je zabić. Wspomnę jeszcze, że biją one na odległość, ale da się je zlosować i wtedy podejdą do tanka i będziecie mieli łatwiej, żeby je zbić. Od czasu do czasu boss skastuje kółko Thundering Slam, z którego musicie koniecznie wyjść. Najważniejsze, na co musicie uważać na tym bossie, to totem, który zadaje obrażenia całemu party z Shocking Quake. Jak się pojawi totem, to burtujecie i ubijacie, żeby nie stał za długo. Także tutaj DPS-i lecą do totemu, tank trzyma bossa, a healer leczy, bo w fazie z totemem gruz się sypie na głowę. W momencie, kiedy zniszczycie już totem, to zestunuje wszystkie moby, które będą się znajdować przy nim. Tak, bossa również stunuje. Musicie zestunować bossa, może skastować Bloodlasta, który zwiększa haste u bossa oraz adów o 30% na 20 sekund. Jednak zestunowanie ich przerwie im ten efekt. W trakcie tego stuna, boss będzie utrzymywać o 200% zwiększony damage. Na trashu przed trzecim bossem trzeba uważać na Erfen Custodiana, który kliwuje. Najlepiej, gdyby tank nakierował moby plecami do innych osób z grupy. Oprócz tego frontala to nakłada jeszcze Bleeda na tanka za pomocą Rending Slash. Refty Custodian to taki leszczowaty mobek, który coś tam bije, ale najważniejsze to to, że on również nakłada Bleeda na tanka i się buffuje, zwiększając haste oraz damage o 10% na 12 sekund. Dispelujcie. Trzeci boss generuje energię w trakcie bitki z nim. Po wbiciu 100% energii zacznie kastować Titanic Empowerment i kiedy dokończy kasta, to będzie odporna na ceceki oraz jej damage done zostanie zwiększony o 50% na 20 sekund. Żeby temu zapobiec, musimy ją zestunować, prowadząc ją, żeby przeszła przez Resonating Orby. Trzy osoby z waszego party zostaną stargetowani skillem Resonating Orb i po paru sekundach pod naszą postacią zrespi się taka kulka. Na orby trzeba uważać, bo jak w nie wejdziemy, to dostaniemy stuna na 6 sekund. Boss także. Boss będzie miał na sobie również buffa z dwoma stakami pod nazwą Inexorable, co oznacza, że boss będzie odporny na dwa orby, więc trzeba będzie ją przeciągnąć przez te trzy orby, żeby ją zestunować i zresetować po energię. Boss za każdym razem, kiedy wyjdzie ze stuna, to będzie dostawał buffa, który będzie zwiększał damage done o 10%, stakując się do 5 razy. Uważajcie na skilla Crushing Stomp, który odrzuca was, interruptuje kastę i zadaje wszystkim obrażenia. Jak będziecie mieli na sobie Bleeda z Earthen Shards, to użyjcie swoich defensywek. Użycie racjalowego skilla u Dwarfa lub Blessing of Protection od Paladyna zdejmie tego Bleeda. Na trashu przed czwartym bossem głównie musicie uważać na Runnik Protektora, który będzie bił damage całemu party z Earthquake'a, którego nie da się zinterruptować. Dodatkowo kastuje Fissuring Slam, który zadaje damage i respią się pod wami plamy, których unikamy. Bardzo ważnym skillem, który musicie interruptować poprzez stuny lub zwykłe interrupty, jest Curse of Stone, który zamienia wybrany target w kamień i stunuje na 5 sekund. Co jeszcze jest ważne do interruptowania, to skill Earthen Ward, który daje shielda na losowego moba. Idąc dalej, spotkamy pająki, które skaczą jak pojebane i ich autoataki nakładają poison effect, który trzeba będzie zdispelować. Uważajcie na Sonic Bursta od nietoperzy, który interruptuje waszego casta i blokuje możliwość używania skilli przez ileś na sekund. Czwarty boss to golem, który od razu po zaatakowaniu go aktywuje inne golemy, które będą wokół po
pokoju i będą rzucać przed siebie orby, których trzeba będzie unikać. Boss generalnie kastuje frontala, searing club, więc tank musi trzymać bossa plecami do innych. Od czasu do czasu będzie rzucany na wszystkich Sparty Unstable Embers, który nałoży na nas dotkę oraz po 7 sekundach zada obrażenia wam oraz wszystkim osobom, które będą się znajdować w tym okręgu. Więc mając Unstable Embers, nie stakujcie się. Healerzy muszą jak najszybciej zdispelować Burning Heat. W drugiej fazie golem będzie nakładał na siebie Sacred Barrierę, gdzie nie będzie otrzymywał obrażeń oraz wokół niego pojawią się lasery, których wiadomo trzeba będzie unikać, bo inaczej się wyjebiemy. W trakcie tej fazy healer może mieć trochę problemów, bo co 3 sekundy wszyscy Sparty będą otrzymywać obrażenia z Fire Wave, więc healer będzie musiał was utrzymać przy życiu, jak jesteście rozbiegani po całym pokoju ubijając golemy. Żeby zdjąć właśnie tego shielda z golema, musicie zbić wszystkie golemy, które są wokół pokoju i kastują skilla Infusion. Całość powtarzacie, dopóki golem nie padnie. Na traszu przed ostatnim bossem musicie uważać na Thunderous Clapa z Ebon Stone Golema, zadaje całkiem spore AOE w zasięgu 30 yardów. Kasterzy będą mieli łatwiej, żeby od tego odbiec. Blessing of Tyr, który jest kastowany przez Earthen Guardiana, jest przejebany, bo buffuje damage od pobliskich targetów o 20% i zadaje jeszcze wam damage. Tank tutaj powinien odciągnąć grupę mobów, żeby nie stały w tym shieldzie. Bulwark Slam troszeczkę was zaboli. Na traszu, gdzie będzie dużo mobów w pokroju Infinite Smoków, odczujecie spadek haste'a poprzez debuffa Stolen Time, który się stakuje i jeszcze zadaje wam obrażenia. Także uważajcie, żeby nie spulować za dużo Infinite Time Reaverów. Piąty i ostatni boss. Zaczyna on z pełnym paskiem energii. Będzie on respił orby, które będą spadać w dane miejsce z góry, zadając obrażenia oraz zostawiać plamy, które będą zadawać wam damage oraz redukować haste'a o 30%, jak w nie wejdziecie. Kiedy energia zjedzie mu do zera, to wchodzi faza, gdzie co sekundę zadaje obrażenia przez 12 sekund oraz musicie wejść wtedy właśnie w te wcześniej wspomniane plamy, bo zwiększą wam haste'a o 50%. Wing Buffet odrzuca wszystkich graczy, więc nie stójcie przy plamach, kiedy nie ma drugiej fazy, bo inaczej zostaniecie wepchnięci w tą plamę i otrzymacie niepotrzebny damage. Jest jeszcze oczywiście Frontal Sun Breath, którego trzeba unikać i nie kierować frontala na resztę grupy jako tank. Debuff pod nazwą Time Sync jest rzucany na losową osobę z party, którego można zdjąć, lecz po zdjęciu tego debuffa striggerujecie Time Eruption. Nie stójcie w tym. Generalnie to tyle, dungeon trochę długi, tylko pierwsze dwa bossy według mnie są spoko, a reszta są do dupy. Korytarze ciasne, więc operowanie kamerą może być trochę problematyczne, a nawet bardzo. Odgrzewany kotlet i dungeon jakoś nie przypadł mi do gustu. Ocenka? 3 na 10. Jak się podobało, to zostaw suba, łapę do góry i komentarz dla statystyk. Jak wejdziecie na social media z opisu, to będzie mi miło, a tym bardziej jak wejdziecie na Instagrama. Trzymajcie się, hej!